Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w piątek, 4 grudnia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj w wiadomościach opowiemy o jarmarku świątecznym. Sprawdzimy też nastroje w ekipie Piasta Gliwice przed pojedynkiem z Krakowią. Tomasz Czoik, zapraszam. Wczoraj po 11 służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z mieszkań przy ulicy Częstochowskiej. W łazience znajdowała się nieprzytomna kobieta, a z umieszczonego w lokalu piecyka ulatniał się czad. Na miejsce przybyli policjanci, którzy wyważyli drzwi i wynieśli poszkodowaną 44-latkę. Kobietę przetransportowano do szpitala w Sosnowcu. Okazało się, że w mieszkaniu panowało bardzo duże stężenie tlenku węgla. Poszkodowani zostali także ratujące gliwiczankę policjanci oraz jeszcze dwie osoby dorosłe przebywające w zaczadzonym lokalu. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pracodawcy muszą wyznaczyć dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny. W związku z tym w wielu miejskich jednostkach za sobotę 26 grudnia jako dzień wolny wyznaczono Wigilię, czyli 24 grudnia. Tego dnia zamknięte będą Urząd Miejski, Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Miejskich, Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Z kolei 31 grudnia z powodu inwentaryzacji kasy Urzędu Miejskiego będą czynne krócej, od 8 do 14. Skoro myślami jesteśmy przy świętach, to przy nich pozostańmy. Już jutro startuje jarmark bożonarodzeniowy na rynku. Potrwa prawie do samych świąt, czyli 23 grudnia. Na inaugurację przewidziano szereg atrakcji. Między 16 a 20 wystąpi m.in. zespół Stereo z Młodzieżowego Domu Kultury. Będą pokazy tańca, zabawy, a atmosferę podgrzeje fire show i teatr ognia. To w sobotę. W niedzielę zaś na gliwickim rynku pojawi się sam święty Mikołaj. Szczegóły wydarzenia na stronie gliwickiego magistratu. Jesteśmy na rynku, tutaj od jutra będzie się dużo działo, startuje jarmark świąteczny. Jak słuchać, prace trwają. Na co mogą w tym roku liczyć gliwiczanie? Tegoroczna edycja jarmarku bożonarodzeniowego będzie organizowana w tej formule po raz trzeci. 3 lata temu wznowiliśmy organizację tego przedsięwzięcia i okazało się, że to był dobry pomysł. Z roku na rok zainteresowanie wzrasta, coraz więcej kupców chce mieszkańcom Gliwic i nie tylko oferować swój asortyment, coraz więcej mieszkańców przychodzi na rynek, aby kupić prezent świąteczny, kupić jakieś jedzenie, czy w ogóle zobaczyć, co tutaj się dzieje. Są stoiska, jest ich dosyć sporo, ale to nie wszystko, co się tutaj wydarzy. Dużo będzie takich też dodatkowych atrakcji. Jakich? Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy będzie w tym roku czynny od 5 do 23 grudnia, zarówno w tygodniu, jak i w weekendy. W tygodniu kramy będą otwarte w godzinach od 12 do 18, natomiast w weekendy, ze względu na to, że planujemy mnóstwo imprez dla naszych mieszkańców i nie tylko, do godziny 20. I już jutro startujemy z pierwszymi imprezami, pomiędzy 16 a 20 mnóstwo pokazów, quizów i zabaw dla najmłodszych i na zakończenie Teatr Ognia da pokaz fire show. W niedzielę również mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i tutaj oczywiście w związku z tym, że są Mikołajki, nie może zabraknąć świętego Mikołaja, który ze względu na to, że nie ma śniegu, nie przyjedzie na saniach, a czym przyjedzie, to już sami Państwo zobaczycie. Zachęcam, żeby przyjść zobaczyć. Na zakończenie niedzielnych imprez zagra Megica Trio. Megicę znamy z Must Be The Music, także też bardzo serdecznie zapraszam. I to wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Za chwilę sport i prognoza pogody.
W nadchodzący weekend rozegrane zostaną spotkania 11. kolejki Futsal Ekstraklasy. GAF Omega Gliwice dziś o 20.00 na własnym terenie podejmie FC Toruń. NBIT z kolei w sobotę o 18.00 w Pniewach zmierzy się z tamtejszym Red Dragons. Po 10 kolejkach GAF Omega z 10 punktami zajmuje 9. lokatę w tabeli rozgrywek, NBIT z 17 punktami 5. miejsce. Trudne zadanie przed Piastem Gliwice. Jutro o 18.00 podopieczni Radosława Latala zmierzą się z Krakowią. Pasy zajmują obecnie 3. lokatę w tabeli, do Piasta tracąc 7 punktów. Dla Piastunek pojedynek będzie okazją do zrehabilitowania się po wpadce z ostatnim w Ekstraklasie Górnikiem Zabrze. Oczywiście jak wszystkie mecze, ten będzie także trudny, wyjątkowo trudny. Jesteśmy jednak przygotowani, aby zmierzyć się z kimkolwiek drużyną w Ekstraklasie. Musimy oczywiście przeanalizować i wyciągnąć wnioski, uczyć się na swoich błędach, które popełniliśmy w ostatnim meczu. No ale mam tą świadomość, że możemy wygrać z każdym. Się przygotujemy na to, abyśmy z Krakowią hrali dobrze, ale jeśli Legia je lepší, to uvidíme potom, ale momentálně víme, že ta Krakovia má super formu. Hrají, bylo to vidět i na Vysle, kde hráli derby a zahráli dobrý meč a vyhráli. Každý nás chce honit, každý nás chce dohonit, že? Szykuje się hitowe spotkanie w drugiej lidze koszykówki mężczyzn. W niedzielę AZS Gliwice podejmie aktualnego lidera grupy C, Polonię Bytom. Najbliższy rywal akademików jeszcze w tym sezonie nie przegrał. Drużyna ta z 18 punktami prowadzi w tabeli. W poprzedniej kolejce bytomianie pokonali u siebie Mosir Cieszyn 82-64, a AZS wygrał na wyjeździe z Albą Chorzów 61-51. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. We'll be right back.